Można powiedzieć, że pomagamy pomagać. Pomagamy wszystkim tym, którzy przyjmują uchodźców z naszej wschodniej granicy do siebie, do domu, meblować im mieszkanie. Tutaj na przoku przy ulicy Kępskiej działa punkt, do którego każdy z nas może przynieść przedmioty. Mówimy tutaj o dużych przedmiotach, większych, takich, które nie obejmują standardowe zbiórki, których tak dużo jest ostatnio. To są meble, to są łóżka, zdarzają się lodówki, zdarzają się pralki. Tutaj do punktu przy ulicy Kępskiej i w tym miejscu także te rzeczy można odebrać. To znaczy osoby, które wyposażają takie mieszkanie, zaglądają tutaj i muszę Państwu powiedzieć, że zaglądają bardzo często, kilka razy dziennie i w zasadzie można powiedzieć, że na pniu w zasadzie wszystko to, co tutaj jest dostarczane, schodzi. Trafiło do nas między innymi w ostatnim czasie 49 materacy i te 49 materacy do łóżek się po prostu rozeszły. Trafiają łóżka, które są bardzo potrzebne i bardzo często są odbierane. Obecnie mamy tutaj łóżko piętrowe dla dzieci do odbioru, natomiast też wiem już, że pewnie nie zostanie z nami długo i dobrze, dlatego że te potrzeby są ogromne. Natomiast oczywiście musimy zwracać uwagę na to, że to powinny być rzeczy, które jeszcze są w stanie używalności. Tutaj panowie, którzy odbierają, oglądają zawsze te przedmioty i przyjmują do punktu takie, które jeszcze rzeczywiście mogą komuś posłużyć. To oczywiście nie może być rozklekotane krzesło ani pralka, która już nie jest zdatna do użycia, która po prostu nie spełnia swojej funkcji. Nie mówimy oczywiście o przedmiotach nowych, chociaż jeśli ktoś takie ma i nie używa, to oczywiście przyjmiemy. Natomiast przedmioty używane, ale jeszcze w pełni sprawne, zapraszamy, można przywieźć. Natomiast jeśli ktoś przywiezie właśnie takie przysłowiowe, rozklekotane krzesło i panowie tutaj w punkcie powiedzą, nie, nie przyjmujemy do punktu, zawsze można je odnieść do kontenera, to w końcu punkt selektywnej zbiórki odpadów. Zapotrzebowanie jest tak duże, że nawet czasami nie zdążymy tych informacji wrzucić do internetu. Bardzo często jest tak, że przedmioty przechodzą z rąk do rąk, czyli ktoś przyjeżdża, zostawia i za chwileczkę jest ktoś, kto zgłasza się po te elementy wyposażenia mieszkania. Natomiast jesteśmy także w internecie i tutaj zachęcam, żeby zaglądać na tę stronę na Facebooku. Udostępniamy, informujemy o tym, co tutaj się znajduje w punkcie, ale także jeśli ktoś nie ma transportu, a ma potrzebę oddania mebli, łóżka, prosimy o wysyłanie informacji, wtedy w mediach społecznościowych informujemy o tym, że taki przedmiot jest do odebrania w takim czy innym konkretnym miejscu i to także działa. Pralka, o ile wiem, lodówka, wrzuciliśmy informację, że ktoś posiada w domu, można odebrać, skontaktowaliśmy osoby potrzebujące z osobami, które udostępniają te rzeczy i w taki sposób to także działa.